Cześć kochani, kolejny Q&A, zapytaj Wojtasa. Zabieramy się za pytania. Didix, co do tych telewizyjnych show, zgadzam się z tobą Wojtku. No właśnie, dzięki, że się zgadzasz i myślę, że to tak jest. No popatrzmy chociażby na zespół Inoros, który też tam w półfinale był z tego co wiem, bo chyba nie wygrał tego konkursu, nie wiem, czy to był Must Be The Music, czy cokolwiek tam było, albo Eris Is My Hunger, popatrzcie sobie na nich, czy teraz coś o nich słyszycie, czy coś tam się dzieje? No na pewno grają, biorą za koncerty, mają większą kasę niż inne zespoły, w sensie bilety, patrząc po biletach, ale czy tam coś się u nich dzieje, czy są bardziej na językach teraz gdzieś? Nie wiem, nie sądzę, ja o nich w ogóle nie słyszę, nie wiem, czy akurat w ogóle grają. Może nie grają. A na przykład zespół Inoros, pewnie nie znacie go, a jeśli słyszeliście, to teraz widzicie, jak to jest. Akurat to jest zespół, który mój brat zna osobiście, członków zespołu, ja też. No i właściwie patrząc po nich, to jakoś im to pomogło, no trochę pomogło, z tego co wiem, to teraz mają jakieś troszeczkę problemy, nie mają koncertów za bardzo. Tak słyszałem w każdym razie, no to jest, trzeba przyznać, takie sztuczne lansowanie, więc te programy można się popromować na chwilę, pobawić się z tym, gdzieś tam podskoczyć, prawda, w popularności, ale to jest takie można powiedzieć sztuczny skok popularności. Dobra, dalej jedziemy, bo się mogę gadać. Didix, wiesz, ja też jestem artystą, gram na gitarze, to znaczy nie pokazuję gry na gitarze na YouTubie, tylko inną muzykę, ale według mnie te telewizyjne shity to najprostszy sposób promo. I według mnie tandetny, tu nie widać po kimś chęci robienia tego, co się lubi, tylko jak najszybciej być sławnym. No zgadza się, dokładnie to jest to co mówiłem i popieramy się w 100% widzę. Mr. Roxer. Od jakiegoś czasu gram na gitarze Chord X1, ale postanowiłem w jakiś sposób rozbudować swój zestaw. Nie wiem tylko, co będzie lepszym rozwiązaniem. Zamontowanie do Chorda jakichś w miarę dobrych przetworników, czy kupienie od razu dobrej gitary. Co będzie opłacalne? Zależy, co rozumiesz pod pojęciem kupienie dobrej gitary, bo jeśli na przykład dobrej gitary, powiedzmy za 3000, to tam już możesz mieć przetworniki fajne, zwykle się takie trafiają, na przykład jakieś EMG albo Samuel Duncany, ale generalnie jeśli byś chciał kupić gitarę, powiedzmy za 1500 albo za 2, to rzadko kiedy możesz uraczyć dobre przetworniki zamontowane na pokładzie takiej gitary, więc tu decyzja należy do ciebie. No Chord X1 niby spoko gitareczka, taka na początek. Ja robiłem tak, że do gitary za 800 zł dokupiłem przetwornik DiMarzio X2N i po prostu ta gitara rżnęła na maksa, aż się zdziwiłem, aż ziomeczki w zespole też byli zachwyceni. Więc widzisz, do gitary, do kiepskiej gitary dobry przetwornik robi kolosalną różnicę, naprawdę taką różnicę robi. Więc możesz się zastanowić nad kupieniem przetwornika jakiegoś używanego, dobrego, rasowego i wmontowaniem do tej gitary. A jak będziesz chciał kupić nową gitarę, przetwornik sobie wymontujesz, wsadzisz stary, sprzedasz gitarę, a przetwornik ten możesz wsadzić do nowej gitary. To jest chyba w tym momencie najtańszy sposób na rozbudowanie brzmienia, zamiast wydatkować się na gitarę z jakimś porządnym osprzętem, z jakimś przetwornikiem już rasowym. Dobra, dalej jedziemy. Flips and Kicks 15. Widać, dobra samoocena. A tak w ogóle, ile miałeś lat, gdy zaczynałeś, jak znalazłeś się w zespole? I czy oglądałeś film Tenacious D? Samoocena, pewnie o mnie. Samoocena? Wcale tak się samo oceniam, nie wysoko. Ile miałeś lat, gdy zaczynałeś? No to ja miałem ile lat? No miałem w 98 roku, byłem w 8 klasie. W 8 klasie kończyłem 8 klasę, z tego co wiem. Tak, już byłem w pierwszej liceum, tak, bo to był grudzień, więc no. To już wiesz, że to miałem chyba 14 lat, tak? Już nawet nie wiem, czy dobrze liczę, bo jestem już za stary. W każdym razie w pierwszym liceum.
jak znalazłeś się w zespole? No, ziomeczków u siebie w miejscowości mojej Rabczańskiej znalazłem. Zresztą też piszę o tym w mojej książce Gitara od motywacji do pasji, więc tam też to wszystko tam powyjaśniałem. Ale w każdym razie, no, w małej miejscowości to łatwo się znaleźć, prawda? No, ja gram na gitarze, brat na perkusji, jakiś ziomeczek się znalazł widocznie. Chyba z tego co wiem, możliwe, że przez jakąś stronę może nawet ogłoszenie pisaliśmy, albo po prostu po znajomych się pytaliśmy, czy ktoś nie gra i tak to się jakoś potoczyło, że się pospotykaliśmy i znalazło się grono osób, które zajmuje się taką muzyką, lubi metal, lubi rock. I czy oglądałeś film Teenage SD? Tak, oglądałem. Oglądałem. Mr. Flipper 730. Co sądzisz o Sabatonie? Ale tak szczerze, czy tak nieszczerze, to sądzę. Bo na pewno jest dużo fanów Sabatonu, bardzo chętnie słuchający ten zespół. No i, znaczy, mi osobiście muzyka spoko, oczywiście grają tam metal, prawda? Taki epicki, prawda? Taki tam, ta-da-dam, coś takiego. Fajnie grają, naprawdę to. Jak dla mnie nie mam takich zastrzeżeń za bardzo co do samej oprawy. No, metal to metal, prawda? Dobrze, że grają. Fajnie, że grają coś takiego, tym się zajmują, a nie grają na przykład. Prawda? Więc to jestem jak najbardziej za. Jestem tak samo za i bardzo mi się to podoba, że śpiewają o historii, że śpiewają o Polsce też. No, może niekoniecznie pozytywnych sprawach, ale o pozytywnym nastawieniu ludzi, o odwadze i tak dalej, i tak dalej. To jest według mnie bardzo dobrze. Jakiś przekaz niosą za sobą. Ale jeśli chodzi o moje własne, osobiste, prywatne gusta, to średnio mi przypadł do gustu ten zespół. Po prostu nie za bardzo przypadam za takim stylem muzyki, na takim stylem dynamiki w muzyce. No po prostu jakoś tak już mnie nie siada, aczkolwiek okej. Okay. No może na przykład ten wokal troszeczkę mi też nie pasuje, on jest taki. Ta barwa tego wokalu troszeczkę mi jakoś też nie siada. No ale to oczywiście każdy ma swoje jakieś gusty, więc ja tutaj nie chcę nikomu wchodzić w parady, ani na przykład najeżdżać na zespół, bo to nie ma sensu też zupełnie mówić, że na przykład ten zespół jest do dupy, bo tak uważam, a tamten nie. Po prostu grają, mają swój styl, bardzo dobrze, mają swój styl ubierania się. Może to troszeczkę też dziwne, że za każdym razem wszyscy są w spodniach Moro. Może takie mają po prostu image i tak się ubierają i tak zawsze ma być. Dobra, następne pytanko. Bastek.pl. Kiedy będzie można kupić twoją książkę? Zapraszam cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym Sklep Rockday lub na Allegro. Papatki. Wiem, że to było jakieś, no miesiąc temu to było, miesiąc temu to było, jakieś 2 miesiące temu. Książkę można już kupować od maja, od początku maja można właściwie kupować. Jest dostępna w sklepie Rockday, skleprockday.pl, no i też na Allegro. Jest też nawet w zestawie z plakatem, który zrobiliśmy. Z plakatem z gryfem. Tak, bardzo fajny plakat, pokażę wam. O, patrzcie. Taki plakat, nie wiem czy to dobrze widać. Plakat z gryfem dla wszystkich, którzy chcą się doszkalać. Wszystko to jest. Podstawowe akordy są ukazane też tutaj na dole. Tutaj macie jakieś kontakty do mnie, możecie dzwonić, pisać też w różnych sprawach, poradach itd., itd. Plakat też jest ten dostępny na Allegro, dostępny w zestawie z książką moją, Gitara od motywacji do pasji, więc naprawdę polecam gorąco. Asgardianin.pl. Co sądzisz o Metalice? Co sądzę o Metalice? Szczerze czy nie szczerze? Nie, Metallica, prawdę powiedziawszy, to jest mój taki ulubiony zespół pod względem, no może dlatego, ze względu chyba na bardziej taki, no, sentyment, no bo właściwie też od Metalliki zaczynałem,
ich słuchałem właśnie albumu SNDM przez długi czas. No, grając w gry, puszczałem sobie SNDM i sobie słuchałem i to było naprawdę rewelacyjne. I teraz nawet nie pamiętam, jaka muzyka była w grach różnych, które grałem, ale pamiętam muzykę z SNDM-a na przykład. I to jest bardzo fajne, ponieważ jak to słucham, to sobie też przypominam te rzeczy, w które grałem wtedy. I to tak się wszystko wiąże, łączy się z tą taką pamięcią, prawda, muzyczno-wzrokowo tego. Lubię Metallicę. Może ostatnie albumy niespecjalnie mi przypadły do gustu. Death Magnetic jakoś niespecjalnie chyba mi tak przypadł do gustu, głównie chyba dlatego, że te utwory są jak dla mnie za długie. 10 minut na utwór to jest stosunkowo dużo. Oczywiście oni mogą sobie pozwolić na nagranie na takie utwory niekonwencjonalne, ponieważ zauważcie, większość utworów komercyjnych to są takie, które mają powiedzmy 3 minuty, 3,5, 4 minuty, 5. 6 to już jest sporo, 7 już rzadko spotykane, a 10 minut to już jest, można powiedzieć, wręcz jakaś progresja, jakieś takie muzyka progresywna, no taka, mimo że oni nie grają progresywnie. Także mi się Death Magnetic może przypadł do gustu bardzo średnio, St. Ezer mi przypadł do gustu bardzo, jest to zupełnie taki wyróżniający ich album. Stylistycznie, aczkolwiek St. Angel na przykład ludzie strasznie krytykują, że nie ma ani jednej solówki. Tak jakby w każdym utworze musiała być solówka, prawda? Ja akurat lubię, bo jest naprawdę moc, jest w tej muzyce widać i słychać gniew, jak na tytuł się rozchodzi St. Angel, nie? Dobra, jedziemy dalej. Paweł Wójcik. Siema! Powiedziałbyś kilka słów na temat strun gitarowych. Jakie polecasz do nauki poszczególnych rodzajów muzyki czy samych przetworników? To jest dosyć szeroki temat z tymi strunami. Naprawdę to wypadałoby... zrobię chyba osobny... Znaczy mam w planach już zrobienie osobnego filmu odnośnie strun i całej tej branży strunowej, że tak można powiedzieć. Bo tu jest dużo, dużo różnych... aspektów, no chociażby grubość strun, czy niklowe, czy stalowe, czy jaki ilość stopu niklu do metalu. No naprawdę to jest dosyć takie rozbudowane. Grubość właśnie, no to chyba powiedziałem, grubość strun, czy są powlekane czymś, czy nie, jaki mają rdzeń, czy okrągły, czy heksagonalny, jaką mają owikę, czy owika jest już na przykład pokryta jakąś substancją chroniącą, czy też na przykład już nagnięta struna jest pokryta substancją chroniącą. Tu jest naprawdę rozbudowany temat, więc spodziewaj się filmu. Dobra, papatki kochane ziomatki, lecę, bo muszę.